Za załogami odcinek kwalifikacyjny przed Rally Ceredigion. Pierwszy start na asfalcie za kierownicą Toyoty GR Yaris Rally 2 zalicza Chris Ingram, mistrz Europy z 2019 roku. Mikołaj Marczyk i Szymon Gospodarczyk, załoga Orlen Team, przystępują do rajdu, widniejąc na trzecim miejscu w klasyfikacji Mistrzostw Europy. Uzyskali piąty czas na nieco ponad 4-kilometrowym OS-ie. John Armstrong wskazywał, że pozycja startowa na tym asfaltowym rajdzie będzie niezwykle ważna. Nie był do końca zadowolony z czwartego rezultatu. Zadowolony z kolei ze swojego przejazdu był William Creighton, mistrz junior WRC z 2023 roku. Kolega zespołowy Armstronga, również dysponujący Fordem Fiesta Rally 2, był trzeci. Matthew Franceschi, pomimo ostatnich niepowodzeń, nadal jest dużym zagrożeniem dla Haydena Paddona w walce o tegoroczne Mistrzostwo Europy. W walce o pozycje startowe do pierwszego etapu był drugi. Hayden Paddon z kolei narzucił najlepsze tempo na odcinku kwalifikacyjnym. Lider mistrzostw i obrońca tytułu już raz wygrał ten rajd. Było to w 2022 roku.